Po to, żeby wspomnieć Zbyszka Cybulskiego, zaprosiliśmy do Kinoteatru Rialto jego przyjaciół, a znajomych ludzi, którzy spotkali się z nim na planie filmowym. Chcieliśmy pokazać Zbyszka Cybulskiego oczami ludzi, którzy go świetnie pamiętają. Wywarł na mnie cudowne wrażenie, ponieważ był on dla mnie człowiekiem wyjątkowym, nie tylko wyjątkowym, ale jeszcze był przystojny, był inteligentny, był złośliwy, był nieraz nie do wytrzymania, ale miał to coś. Nie, on nie grał Maćka Chełmickiego, bohatera Popiołu i Diamentu. On nim był. I dlaczego? I dzięki temu, że nim był, czyli grał tak żarliwie, tak intensywnie, że po prostu wciągał nas w to wyrażenie jego własnych niepokojów, jego własnego rozdarcia, bo to było rozdarcie, ponieważ rola Maćko Zbyszka to była jak w tragedii antycznej, jak w Antygonie i innych wielkich dramatach. I Zbyszek swój sukces z Popiołu i Diamentu zawdzięcza swojej umiejętności bycia w filmie i jednocześnie kontekstowi historycznemu. Te dwie rzeczy połączone musiały stworzyć idola wszechczasów, a w każdym razie idola tamtych lat. I w Popiele i Diamencie ja wiem mniej więcej, co on myślał, co on czuł. On tam gdzieś w tym graniu zawierał wojenne losy, swoje, swojej rodziny, przeżycia w związku i on naprawdę przed kamerą był tym polskim patriotą. Dlaczego on tu w Katowicach jest pochowany? On miał być pochowany w Alei Zasłużonych na Powązkach, bo tam w Warszawie było tak jak większość wielkich ludzi w Alei Zasłużonych. Natomiast to, że Zbyszek jest w Katowicach, to zaczęło się w 1966 roku listopad, kiedy grupa z Teatru Rozmaitości, teraz Bagatela, miała kraksę pod Myślenicami. Tam zginęło 6 pracowników, 3 aktorów, w tym jeden, który kiedyś ze Zbyszkiem grał w jakimś filmie. I kiedy był w pogrzeb, Zbyszek przyszedł do akademika i mówi, idziemy na ten pogrzeb. A tam przed teatrem tłumy ludzi, głośniki na plantach i 6 trumien na scenie i to mówienie, a teraz twoja rola wstaje, prawda? No Zbyszka to zbulwersowało, taka celebra i mówi, wracamy do akademika. I kiedy już był wieczór późny, sami we dwóch pojechaliśmy na cmentarz i Zbyszek chciał pożegnać w samotności tych swoich kolegów. Ja stanąłem obok. Podszedł do mnie i powiedział, jak ja umrę, to chcę być pochowany przy ojcu. To było 1,5-2 miesiące przed śmiercią. Dzięki świętu, które organizujemy w listopadzie, Home Movie Day, pojawiła się w naszym archiwum absolutna perełka. Andrzej Bogusław Górski przyniósł taśmę filmową, taśmę 16 mm. Była ona wówczas bardzo przesuszona. Wiedzieliśmy, że nie jesteśmy w stanie od razu jej położyć na stół przeglądowy i zobaczyć. Natomiast wiedzieliśmy, że na tej taśmie jest zarejestrowany pogrzeb Zbigniewa Cybulskiego. Czekaliśmy miesiąc, żeby tą taśmę wyciągnąć, żeby móc ją zdigitalizować i pokazać na dużym ekranie. Po raz pierwszy projekcja po wielu, wielu latach tej taśmy odbyła się w Kinoteatrze Rialto podczas pierwszego wydarzenia w ramach obchodów śmierci Zbigniewa Cybulskiego, natomiast będzie jeszcze okazja, żeby tę taśmę zobaczyć. A co na niej jest? Jest zarejestrowany pogrzeb, ten drugi pogrzeb Zbigniewa Cybulskiego, ponieważ aktor miał 2 pogrzeby, na rano katolicki, po południu miał ceremonię państwową.
To jest niesamowita rejestracja, dlatego że widać, jak ogromne tłumy przyszły żegnać aktora. Mam nadzieję, że będziemy kiedyś w stanie również dotrzeć do ceremonii katolickiej, która upamiętniła właśnie ten pierwszy katolicki pogrzeb Zbigniewa Cybulskiego. Po pierwsze, niezwykłe aktorstwo. Po drugie, zarówno Popiół i Diament, jak i późniejsze filmy są ważne dla tej trudnej powojennej epoki. I może warto by było, żeby dzisiejsza młodzież wiedziała, że świat się nie rozpoczyna dzisiaj, że było coś, co wypełniało tą przestrzeń między końcem II wojny światowej a dzisiejszym zaawansowanym kapitalizmem, że ten świat również był bardzo ciekawy, miał swoje problemy i na pewno wart był oka zarówno reżyserów, jak i gry Cybulskiego. Kreacje, które on stworzył na ekranie, wciąż nam bardzo wiele mówią o historii, w której tworzył, o przeszłości Polski. Przy okazji obchodów chcieliśmy przypomnieć właśnie te filmy, w których Zbyszek Cybulski wciąż nas zachwyca, wciąż zaskakuje i wciąż ma bardzo dużo do powiedzenia na ekranie. Cykl spotkań z twórczością, czy też raczej z filmami, w których możemy Cybulskiego zobaczyć, zakończymy spotkaniem z panią Dorotą Karaś, która niedawno wydała grubą, rzetelnie przygotowaną książkę o Zbyszku Cybulskim, Cybulski podwójne salto. Ja jeszcze zapraszam Państwa 31 stycznia po spotkaniu z panią Dorotą Karaś na film Pociąg w reżyserii Jerzego Kawalerowicza. Także bardzo, bardzo serdecznie zapraszamy do przeczytania książki, do oglądania filmów, no i do spotkań tutaj w kinie Kosmos, bo przecież jak oglądać filmy ze Zbigniewem Cybulskim, jeśli nie na dużym ekranie. Zapraszamy serdecznie.